Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na 49. odcinek z FTL-a. Dobrze, zostały nam jeszcze dwa sektory do przelecenia, czyli albo Młodiszek, albo Cywilny i ostatni Bastion, ale wydaje mi się, że polecimy do Cywilnego tym razem. No, tak jak mówię, do szczęścia, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, do szczęścia brakuje nam tylko systemu hackingu jeszcze. Ale... O, mamy mgławicę. Będziemy mogli szybko zrobić SOS-a, pozwiedzać mgławicę i uciec do następnego sektora. Ale chciałbym jeszcze, za czym to się wszystko stanie. Okej. Kupić system hackingu. Docierasz do niedawno zniszczonej kolonii. Po przeskanowaniu gruzów odkrywasz, że ktoś przeżył. Okej. Okay. O! Witaj na pokładzie. A ty będziesz... MS! Hejo MS, co tam u ciebie? Zajmij się może kamerami. A ty jesteś fighter. To może jednak drzwiami, a nie kamerami. Dzida się zajmie. Ale jak ty jesteś fighter, to fajnie. Podoba mi się to, imponuje mi. Dobrze, tak jak mówię, system hackingu by się jeszcze przydał i pewnie system hackingu mieści się tu, chyba, nie, tutaj system hackingu, tutaj pewnie jakaś kontrola umysłu albo coś innego. Dobrze, lećmy w takim razie dalej zwiedzać kosmos. Czy rakiety za dwa drony? Nie. Mimo, że mamy replikator balistyczny, ale to nie. No nie jest to dobre rozwiązanie, jak mamy tak mało dronów. Broń ogłuszająca, broń lecząca, okej. Zapasowy bank DNA, teleporter otwórczy i wysięgnik naprawczy. Dron obronny pierwszy, bardzo mi się to podoba. Czy będziemy potrzebować wysięgnika naprawczego? Tak się zastanawiam teraz, na spokojnie. Chyba już nie, to już jest ten sektor, że raczej nie. A przydałoby się drona obronnego kupić. Kurczę, nie popatrzyłem ile mam złomu. Trochę się wkopałem. Dobra. To można na spokojnie powiedzieć, że straciłem ruch, no ale trudno. Nawet nie miałem skrapu, żeby kupić paliwo. Dobra, pomóżmy jednostce cywilnej. Ulala, mają glewie. Dobrze, byleby tylko tej glewi nie zgrali z... Żeby tej glewi nie zgrali właśnie z innymi laserami, bo to może nas sporo kosztować. Dobra, nie trafili tutaj. Bardzo mnie to cieszy. Schowajmy się teraz może. Schowajmy się, bo ta glewia to tak trochę wisi nad nami jak miecz Damoklesa. Tak się chyba mówi. Takie powiedzenie chyba jest nawet. Okej. No i przepaliła się, no i trudno. Koniec. Dobra, już nie musimy w takim razie, wydaje mi się, strzelać z reszty, bo już nie będą w stanie nic zrobić, więc pozbędziemy się statku piratów. O, świetnie, dostajemy ciężki laser typ pierwszy i dostajemy nowego załoganta. Ależ bardzo się z tego cieszę. Kto jest moją ulubioną modliszką? No proszę, wiadomo, Szagn. Tutaj Szagn na pokładzie. Czym ty się zajmiesz? Ty jesteś dobrą modliszką od tarcz, ale od tarcz to też ja jestem całkiem niezły. A ty jak umiesz walczyć, umiesz naprawiać, ale jako na modliszkę to i tak nie umiesz naprawiać. Ty, a jakbyście się tutaj zajęli może... Do teleportacji. Może rzeczywiście warto kupić ten teleporter. Tam jest sklep, ale nie pamiętam. Nie, nie było tam chyba teleportera.
No dobra, lećmy w takim razie do mgławicy. No i mamy przeciwnika. Oła, mamy ostrego przeciwnika, który ma. O, on tu ma drona bojowego. I to mnie niepokoi. A ja nie mam drona bojowego. A nie, mam drona bojowego. Okej. Kurczę, dość mieszane mam uczucia, bo on się raczej nie przebije. A Gatling będzie niszczony, ale już widzę, drzwi uszkodził, więc źle nie jest. Będę raczej starał się schować, mimo wszystko. 82, wydaje mi się, że uda się zrobić unik. Ok, udało się. O, uszkodzili silnik. Widzę, że dron bojowy, widzę, że... Czemu on tak te drzwi niszczy? Okej, okay, widzę, że przez shielda się powoli przebija. Okej. Będą próbowali uciekać, ale za czym to się stanie, spróbuję im trochę zniszczyć... O, właśnie. I proponują mi 4 napędy, 2 i 35. 4 napędy, dobra. Przyjmę te cztery napędy. Cztery napędy to jest, wydaje mi się, fajna możliwość. Mam 7 napędów, już nie będę musiał brać chyba do końca tego sektora. Jeszcze zdążę sobie, tak, zdążę sobie jeszcze nawet na tą planetę polecieć. Ile mamy? 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Damy radę. Myślę, że się coś trafi. A jak się mylę, to będziemy mieli problem. No i cóż my tu mamy? Kolejnych załogantów, którzy by chcieli do nas dołączyć. Kolejnych załogantów, którzy by chcieli do nas dołączyć. Ten jest specjalistą od tego, od sterowania, a ten jest specjalistą od tarcz. Ale zwerbujmy tutaj naszego specjalistę od tarcz w takim razie. Zgodne. Witaj, przyjacielu Szagna. Ja miałbym dla was taką misję, chłopaki. Taką dość fajną misję, tylko że problem polega na tym, że nie mam odpowiedniego sprzętu, dzięki któremu moglibyście wykonać tą misję, ale spokojnie, postaramy się ją zakupić w najbliższym czasie, jeżeli będzie taka możliwość. O właśnie, i tu macie, chłopaki, intruzów na pokładzie. Idźcie tutaj chłopakom pomóc. Johnny walczy. Kto tutaj dobrze walczy? MS, idź tutaj chłopakom pomóc, bo ty też jesteś dobry fighter. Dobra, chłopaki się tutaj pozbędą wroga. Wracaj na swoje stanowisko. Wy się tu uleczcie. Dobrze, i polecimy dalej, ale co mnie zastanawia? Zastanawia mnie, że dobrze by było, gdybyście wszyscy mieli możliwość teleportowania się na statek przeciwnika, w szczególności Shangni zgodne, bo to by dało nam przewagę w walce z ostatnim bossem. Dobra, spróbujmy go odnaleźć i udzielić mu pomocy. Trafiamy na statek rebeliantów, niestety, a może niestety. Dobra, załączmy wszystko, co mamy. O właśnie, tu się już widzę, ktoś teleportował. Jeszcze nie wiem, gdzie. Tutaj są. No to dobra, no to chłopaki, rozprawcie się z nimi w takim razie. Minotaurem se strzelimy tu, Artemidą se strzelimy tu, z Gatlinga sobie strzelimy. Oj, oj, oj. Oni coś tutaj się za mocno rozpędzili, znaczy za mocno się stajmingowali z tego co widzę. Dobra, chłopaki, idźcie się teraz może uleczyć. Tak, na wszelki wypadek. 29 rakiet, 0 nam teraz zabrali. Widzę, że
Widzę, że mimo wszystko się spisuje, bardzo ładnie się spisuje replikator balistyczny, więc mogę atakować z rakiet ile wlezie i cały czas jeszcze dostajemy. Martwi mnie natomiast to, że nie mamy paliwa, a przypominam, że braknie nam jednego, czy raz, dwa, trzy. No dobra, no to się zmierzymy w takim razie z rebelią. Dobra, ulepszone maskowanie. Włammy się, dostaniemy drona bojowego, świetnie. Dwa. Broń, postrasz pirata swoją zaawansowaną bronią. Cztery paliwa, no i panie pirat, widać, że można się dogadać jak się chce. Jeszcze zdążymy tą zwiedzić gwiazdę następną i skoczyć do następnego sektora. No wprost, perfekcyjnie. Mamy dwa drony, że warto byłoby z tego coś ugrać. Tylko, na przykład dwa drony bojowe w ostatnim starciu, to mogło być dość ciekawe. Nie wiem, czy tu płonie, ale wolę otworzyć na wszelki wypadek drzwi. Minotaura tu może jednak, Artemidon jednak może tu. Tak, na wszelki wypadek. O nie, zniszczyli nam leczenie, jak oni mogli. Nie, ładnie, że nam zniszczyli system leczenia, ambulatorium. A już widzę sobie, chłopaki naprawili sami, bardzo mnie to cieszy. Okej. Okay. Ostatnia mgławica. Oho. Dobra. Spatrolujmy ostrożnie szczątki, dostajemy kolejnego drona abordażowego, jestem bardzo szczęśliwy z tego względu. I co my tu mamy dalej? A, jeszcze drona tarczy energetycznej. Same drony normalnie. Bardzo, bardzo się cieszę, że tyle dronów dostaliśmy. O, włącz to. I lecimy do następnego sektora, do ostatniego bastionu. Dość dużo dronów dostaliśmy po prostu w tym odcinku. Dostaniemy teraz paliwa, więc już o paliwo nie ma się co bać. No dobra, na pewno będziemy chcieli ulepszyć to. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja. Jesteśmy tu i tu mamy sklep. Odwiedźmy jeszcze ten sklep, za czym wykonam kolejne upgrade'y. Więc zobaczmy, co my tu jeszcze mamy na sam koniec. Dron bojowy dwójka. Bardzo mnie to cieszy. Co mamy? Bombę ogłuszającą. To jest też ok. Bomba zapalająca. A może jakbyśmy w takim razie sprzedali to działo jonowe. Albo to też sprzedali. To i to. I byśmy się posługiwali samymi bombami plus działkiem Gatlinga. Taki mam plan. To by też można było sprzedać tarczę energetyczną, bo czemu by nie? I czy abordażowego drona? On w sumie mógłby się przydać. Robiłby popłoch u przeciwnika na statku. To tego w takim razie sprzedamy. To wymaga zasilania 1. To wymaga niestety 2. A że to wymaga zasilania 1, to mnie to bardzo cieszy. Tego drona bym jeszcze kupił, bojowego drugiego, bo on się dość mocno przebija. Okej. Ale w takim wypadku, jeżeli bym chciał tak zrobić, tego drugiego drona, to będę musiał dość mocno tutaj w drony pójść. O, właśnie tyle i tyle. I by pasowało jeszcze może w takim wypadku ulepszyć drzwi. Drzwi by pasowało jeszcze ulepszyć, tylko już no niestety hacking, aha, nie ulepszymy, dobra, to ulepszymy w takim razie sensory. Będę mógł włączyć każdą broń i będę mógł załączyć wszystkie drony. A to mnie bardzo cieszy w tym wypadku. No dobrze, tutaj mamy bazę, jeszcze o naprawę może zdążymy zahaczyć, jak dobrze pójdzie. Że mają tutaj drona takiego nieciekawego i mają hacking, taki też dość nieciekawy. Zobaczmy w co mi uderzą. System broni mi uderzyli. Trochę to irytujące.
trochę nawet bardzo to irytujące. Bym wyłączył może to i to. To załączył na przykład tu. Katlinga też wyłączył, włączył to. No, włączył dwa nasze drony i próbował może nie tyle zniszczyć, co może jednak tarczę uszkodzić i schować się. No, taka taktyka dość inna niż zawsze. Zobaczymy, co ona pokaże. O, zniszczyłem ich drona. To dość bardzo mnie cieszy. Z gustym mógłbym załączyć Gatlinga i spróbować, niech się rozpędza. Niech próbuje się przynajmniej rozpędzić. Dobra, chłopaki, idźcie się leczyć w takim razie od razu, bo widzę, że... Jeden dron defensywny drugiego poziomu nie zrobi, szczerze powiedziawszy, żadnego szału. No tyle tylko, że Gatling jakoś tak długo będzie się rozpędzał. Ale wydaje mi się, że MS pomoże naprawiać bez problemu. Widzę, że tutaj drony robią robotę i to jest dobra wiadomość. Oj, oberwałem. Nie wiem, czy sprzedałem ten wysięgnik naprawczy, czy nie, ale oberwałem. Dużo się dzieje. Przed następnym strzałem z sekwensera się po prostu spróbuję skryć. I zobaczymy... Okej, okay, tu... Okej, okay, chłopaki to naprawili. MS, idź pomóż teraz z tym, w takim razie. A spróbuję w takim razie załączyć jeszcze jednego drona. No, ciekawa walka, powiem, dużo laserów. Jak na statek głazów, to bardzo ciekawa walka. Drony nie niszczą mi niestety tego, czego bym chciał, żeby mnie niszczyły. Mamy pożar natomiast. No i od czasu do czasu, z tego co widzę, wyłączają mi jeszcze system mój broni. To mnie trochę denerwuje. Ale spróbujemy zrobić jeszcze taki motyw, żeby to działko było bliżej i szybciej strzelało. Nie wiem, czy to coś da, czy nie da. No, chyba jednak dało. Przeniesienie działka z tej pozycji tutaj, co było tutaj, przeniesienie go tutaj, na tą pozycję, na czwartą, spowodowało, że szybciej strzelało i wywierało to lepszy efekt. Więc w tej grze widać, że nawet to ma dość duże znaczenie i normalnie jestem, szczerze powiedziawszy, może nie tyle w szoku, ale co bardzo miło zaskoczony jestem z tego powodu. Więc no fajnie, fajnie, naprawdę fajnie, że twórcy zadbali o takie drobne szczegóły. Znaczy drobne szczegóły, rozmieszczenie działa, no to nie powiedziałbym, że jest to drobny szczegół, ale... Ale jestem pozytywnie zaskoczony, tak w skrócie. No dobra, lećmy w takim razie do naszej stacji naprawczej, tam mamy bazę. Zyskamy jeszcze trochę skrapu. 5, 4, 5, 28, bardzo mnie to cieszy. Do tej naprawy chyba już nie zdążymy. No ale nic, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, i tutaj mamy... drona bezzałogowego. A jakbyśmy... 32 mamy. Kurczę, jakbyśmy zrobili... Nie chcę tego wyłączać. Ale chcę to załączyć. I mimo wszystko chcę tego załączyć. Bo wydaje mi się, że te drony szybciej wykończą przeciwnika, niż u mnie załaduje się broń. Tak mi się po prostu wydaje.
teraz ja się skryję, a drony zrobią resztę. 105% na ukrycie. Ten dużo, dużo szybciej strzela, dużo, dużo szybciej lata. Działkiem Gatlinga. Oczywiście nie strzelają w to, co bym chciał, żeby strzelały, ale... Ale tak, dużo szybciej, dwa drony dużo szybciej zniszczyły statek przeciwnika, niż za czym ja naładowałbym broń, więc no to jest taka dość, szczerze powiedziawszy, pozytywna rzecz. No dobrze, czy lecimy do bazy? Polećmy do bazy, obskoczymy jeszcze tam jedną gwiazdę naokoło, zobaczymy co tam się stanie. Witamy w bazie. Polecimy na tą gwiazdę, może tu jeszcze będzie coś ciekawego. Przekupimy rebeliantów, ukryj się za księżycem, nie ryzykuj i przebij się, zawalczymy z rebeliantami. No tutaj już ta sama akcja z dronami może nie przejść. Więc dlatego po prostu spróbujemy się ukryć przed ich rakietą. No właśnie tak. I spróbujemy wszystkim co mamy zaatakować ich system tarcz. Zobaczymy jak wyjdzie. Muszę i tak poczekać aż rozpędzi się Gatling. O, pięknie. No, widzę, że udało mi się zniszczyć ich drona. Okej, okay. Kapitulacja, chłopaki, nie wchodzi w grę. Na tym poziomie 40 skrapu to za mało. No to w takim razie teraz, panowie, proszę się pozbyć systemu dowodzenia. Przyjmę od was honorowy strzał i jednak uniknę, tak na wszelki wypadek. 78, to już jest 78, to jest konkretny wynik. No i co? Mamy starcie z ostatnim bossem, ale za czym do tego dojdzie, myślę, że mamy też czas na ostatnie upgrade'y. No nie mamy hackingu. Może tarcze? 180. Na pewno grodzie. Aj, zróbmy tą tarczę, może mimo wszystko. Zróbmy tą tarczę. 4 tarcze. Lećmy. Lećmy w takim razie na ostatnie starcie z ostatnim bossem, z pełną załogą i z prawie zadowalającą drużyną. Tylko nie broń. Okej, okay, baterię nam popsuł. Powiem tak. Tragedii nie ma. Ale mógł na przykład wejść na drzwi. Albo na życie. A my spróbujemy w takim razie w niego władować wszystko, co mamy. Z rakietami nie chcemy mieć nic wspólnego. Ma tu specjalną broń? Nie ma. No to po prostu się ukryjemy. Ok. Uszkodziliśmy mu rakietę. Wrzucimy teraz Minotaura. I widzimy, że mamy już tutaj zniszczoną jego broń. Bardzo mnie to cieszy. On mi teraz zniszczy baterię, zniszczył mi jeden laser, można powiedzieć, znaczy jedno ciało. Nie, widzę, że on tu dalej żyje, trochę mnie to niepokoi. Oj, oberwaliśmy w drzwi, ale z rakiet już na szczęście nie ma co zbierać, więc teraz zaatakujemy go ze wszystkiego, co mamy w tarczę. No, trochę czasu nam to zajmie, szczerze powiedziawszy, za czym się przebijemy, a teraz możemy się na spokojnie ukryć. Widzę, że on też się ukrył. Rozsądnie, rozsądnie. Gatlinga nam wyłączył, nie podoba mi się to. O nie, od nowa będziemy musieli go ładować, trochę mnie to niepokoi. Rozsądna zagrywka, rozsądna. Tutaj sobie ognie wesoło płoną. Tutaj obrywają po tarczach. My też się w takim razie schowamy. Widzę, że znowu nam wyłączyli zapasową energię, ale... Kurczę, nie kminie, czemu Gatlinga nam wyłączają z tego powodu. No dobra,
To wezmę Gatlinga jednak na tą pierwszą pozycję. Tragedii tutaj nie ma. Okej, tutaj strzelamy cały czas, nie trafiamy. Czasem trafiamy, czasem nie trafiamy. Okej, tutaj jeszcze otworek zrobiliśmy u nich. Mamy cztery tarcze, za czym naprawiam otwór, to trochę czasu minie. Za czym teraz strzelą, to nawet się ukryjemy, tak na wszelki wypadek. No i dzięki temu zniszczyliśmy ich częściowo. Jednak przydał się ten wysięgnik naprawczy. No i cóż, nie użyliśmy dronów, ponieważ ciężko było się przebić przez ich tarcze. Ale to nic. Możemy jakiś upgrade zrobić. Na razie tlenu w sumie. Jakby chcieli wyłączyć tlen, tak na wszelki wypadek. MS, widzę, że troszkę oberwałeś. Więc idź się wylecz, szybko wracaj do drzwi. No i cóż, lecimy w takim razie na drugą fazę. Zobaczmy, jak wyjdzie nam to w drugiej fazie. Faza dronów. Dobrze. Niech będzie faza dronów. Na razie mimo wszystko ze wszystkiego, co mamy, spróbujemy... Aha. Nie mamy drona obronnego. Ale mamy dwa potężne mantisy, które będą w stanie walczyć i pokonać. MS, idź od razu spróbuj to naprawić. A my sobie zrobimy zasilanie na samym wstępie i spróbujemy coś z tym zrobić. Wiem, że to jest może nie do końca potrzebne, ale... Okej, teraz poszły drony z tego, co widzę, i specjalna broń, więc będę mógł się na spokojnie ukryć. Za czym chłopaki to naprawią. O, już widzę, że wrócili i są w pełni zdrowia. Szybko sobie poradzili z tym dronem przeciwników. Widzę, że znowu przyszedł tu przeciwnik. To lepiej walczy Shang, walczy tak, zgodny walczy lepiej. Dobra, idź sobie z nim poradź. Poradzicie sobie chłopaki z nim bez problemu, wydaje mi się. Okej, tu udało się pokonać. To teraz pasowałoby zaatakować system tarcz. Mam na szczęście poczwórną tarczę, więc raczej nie powinni się przebić. Okej, ale widzę, że tutaj zgodny oberwał. Idź się zgodny, szybko lecz. MS, pomóż tutaj dzidzie naprawiać system. O, nie wiem, czy wezwali drony, ale na wszelki wypadek będę gotowy do ukrycia. To wyłączymy może. Wydaje mi się, że teraz sam Gatling powinien pomóc. I wiecie co? I jednak się ukryjemy na szybciutko. Jakby coś miało być nie tak. Właśnie tego też nie będziemy używać. To po prostu na wszelki wypadek się ukryjemy. O, i udało się pokonać statek przeciwników w drugiej fazie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, chłopaki, szybki rebuff. No i teraz czeka nas najtrudniejsza faza. Za czym Gatlinga naładujemy, to trochę minie. Za czym odpalimy rakiety, to też trochę minie. Więc spróbujemy do nich podejść super taktycznie. Shagn ze zgodnym będziecie odpierać ataki wrogów po całym statku. Te bronie wyłączymy. Mamy 9 rakiet już tylko. Tak trochę niebezpiecznie. No i zobaczymy, co nam schakują w tym wypadku. Dobra, zapiszmy ustawienia. I od razu odpalimy drona bojowego. Dwójkę i jedynkę spróbuję odpalić. Spróbuję dwa drony odpalić na samym początku. Okej, wchodzi ten dron. To wyłączymy i to wyłączymy. I wchodzi od razu ten dron.
żeby jak najszybciej tarczy się pozbyć. Okej, okay, i widzę, że tutaj już wariuje nasz przyjaciel. Dlatego spróbujemy tutaj chłopaków udusić. Albo przydusić przynajmniej. O nie, Szagn, ale to oberwałeś. Idź ty szybko się lecz może jednak. Dobra, widzę, że odpalili rakiety w naszą stronę. W takim razie my się może spróbujemy ukryć teraz. Nie mamy jeszcze możliwości przebicia się przez pancerz, więc może to zrobimy w ten sposób na razie. Ukryć się! Dobra, na razie wyjdź stąd na wszelki wypadek. Na razie po prostu oczyścimy ambulatorium, żeby nie było żadnego problemu. Okej, okay. Teraz tak, mamy dwa drony bojowe, które radzą sobie całkiem nieźle. Ale będziemy potrzebowali zasilić te bronie przynajmniej i Minotaur też by się przydał. A wszystko to chcę zasilić po to, żeby zniszczyć im rakiety. Cała moc, proszę Państwa, na rakiety. Okej, okay, tutaj go postanowimy przydusić troszeczkę w takim razie. Tutaj zamkniemy sobie luki. No i co? I chłopaki... Ty może iść tutaj zgodny. Szagd idź się od razu leczy. Aha. Niedobrze. Okej, okay, udało się zniszczyć na szczęście ich system rakiet. Szagd może zdąży się wyleczyć. No i cóż, oberwiemy chyba. Nie zdążyli. Proszę Państwa, udało się przejść statkiem głazów i odblokować niewykrywalny krążownik. Zwycięzcy, Siwy, Dzida, Bejdon, Paku, John Rehab, MS, Szagn i Zgodny. Brawo, proszę Panowie, brawo Panowie. Udało Wam się statkiem głazów zwyciężyć i pokonać statek flagowy Rebelii. Świetnie, sprawdźmy sobie statystyki. I to jest ciekawe, mimo że mamy wynik nieco gorszy niż w poprzednim starciu, bo aż o 400, to no niestety o 400, to na tym samym poziomie trudności, o 400 gorszy wynik, prawie o 400, no to dostaliśmy zwycięstwo, a mamy wynik gorszy. W sumie to nie wiem, od czego zależy ten wynik. Dobra, zamotałem strasznie, nieważne. No dobra. Aha, więc żeby mieć jak najwięcej punktów, to nie warto przechodzić gry i pokonywać Last Bossa, tylko warto po prostu z nim przegrywać w epickim pojedynku. No ale cóż. No dobrze, w takim razie z mojej strony to wszystko na dziś i chciałbym zaprosić na kolejne odcinki z FTL-em. I cóż, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!